a robią tysiąc rzeczy mało ważnych, które naprawdę z tym marzeniem nie mają nic wspólnego, tracą czas, tracą energię i te marzenia pozostają w sferze marzeń. Te dwie szale, które spływają na takich łańcuszkach, spływają one z tej korony i w jednej szali coś jest i w drugiej szali coś jest, czyli to waga, to w jednej szalce mamy alfę, a w drugiej mamy omegę, czyli początek i koniec. Dlatego ósemka jest również tym symbolem nieskończoności. Początek i koniec, koniec jednocześnie nowym początkiem. To jest ta symbolika w tym ukryta. Jeżeli popatrzysz na to wszystko z tej głębszej perspektywy, to widzisz od razu kolejne przesłania. I kolejnym przesłaniem dzisiaj na Twojej drodze do szczęścia, na Twojej drodze do szczęścia w sprawach, w czasie kryzysu, w czasach niepewnych, w momencie strachu i niepewności, to są właśnie przesłania tej ósemki, czyli harmonia i balans. Jak zachować wewnętrzny spokój? Tylko jeżeli masz spokój, to masz wewnętrzny balans. Jeżeli uwalniasz się od obcego wpływu. Gdy zrobisz to ćwiczenie, stajesz na palcach, zamykasz oczy i masz utrzymać równowagę, to bardzo szybko to zauważysz. Jeżeli pojawiają się jakieś obce wpływy, obce myśli, ktoś coś do ciebie mówi, ktoś próbuje w jakiś sposób na ciebie wpłynąć, jest ci bardzo trudno zachować równowagę. I tak również w twoim życiu. Jeżeli pozwalasz na to, aby tutaj ktoś do ciebie coś mówił, tutaj ktoś do ciebie coś mówił, twoje myśli się kłębiły i kotłowały, będzie ci bardzo trudno zachować równowagę i zachować balans i harmonię, a dzisiaj są one dla ciebie podstawą i kluczem. Dlatego uwolnij się od biegających myśli, uwolnij się od obcego wpływu i zachowaj ten spokój. W spokoju leży Twoja siła. W spokoju podejmujesz mądre decyzje. No ale jak zachować ten spokój, jeżeli wszystko w Tobie czuje się w strachu, niepewności, w stresie, bo coś musisz, bo jakieś terminy Cię gonią? Poprzez oddychanie. Poprzez głębokie oddychanie wchodzisz w ten stan wewnętrznego spokoju, czyli oddychasz bardzo głęboko, wdychasz i wydychasz powietrze. Już wiele razy robiliśmy to na naszych ceremoniach, tak długo, aż się wszystko w Tobie uspokoi. I dopiero wtedy zadajesz sobie konkretne pytania. Co jest dla mnie naprawdę ważne, na czym muszę zachować fokus? Fokus na cel. Bo od tego pytania zależy, co jest dla Ciebie ważne, dla Twojego serca. Czyli nie myśli, co jest ważne, tylko w Twoim sercu, co chcę osiągnąć, co chcę zrealizować, co czuję w moim sercu, co jest dla mnie naprawdę ważne. I teraz wskazówką tej ósemki dla Twojego życia jest: rób dokładnie teraz tylko i wyłącznie to, co jest dla Ciebie ważne. Unikaj wszystkich rzeczy mało ważnych, pożeraczy czasu, pożeraczy energii, bo potrzebujesz całej Twojej energii na to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Ty możesz osiągnąć w Twoim życiu wszystko, spektakularne sukcesy, niesamowite sukcesy, jeżeli najpierw zdecydujesz, co jest dla Ciebie ważne, na tej drodze, co chcesz osiągnąć i na tym się koncentrujesz. Czyli robisz systematycznie, małymi kroczkami, ale tylko i wyłącznie to, co jest dla Ciebie ważne. W przeciwieństwie do innych ludzi, którzy mają jakieś cele, mają swoje jakieś marzenia, a robią tysiąc rzeczy mało ważnych, które naprawdę z tym marzeniem nie mają nic wspólnego, tracą czas, tracą energię i te marzenia pozostają w sferze marzeń. Rozpoczyna się sprzedaż edycji limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Czyli przesłanie dla Ciebie: spokój, harmonia, wyznaczenie tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, fokus na cel i krok po kroku systematycznie robisz najpierw
te ważne rzeczy. Tak jak znamy to ze wszystkich technik, jak być efektywnym, że najpierw wkładamy do naczynia duże kamienie, potem mniejsze, potem jeszcze mniejsze, a potem jeszcze zasypujemy piaskiem. Jeżeli najpierw do naczynia wsypiemy piasek, potem małe kamyczki, to na te duże, najważniejsze kamienie już nie będzie miejsca. I dokładnie to jest dzisiaj przesłanie dla Ciebie. Skup się na tym, co naprawdę ważne i rób najpierw albo tylko to, co jest dla Ciebie ważne. Jeżeli nie starcza Ci czasu na nic innego, to rób tylko to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, a wtedy osiągniesz wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele. Zadbaj o harmonię i o równowagę, czyli zadaj sobie pytanie, co wyprowadza Cię z równowagi i usuń to, co Cię z tej równowagi wyprowadza. Oddychaj głęboko, by zachować spokój wewnętrzny, bo w tym spokoju leży Twoja siła.